Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Nie było, nie było czasu. Kurwa. Ja przeniosłem się do PTHW. Weź jeszcze obecnie, bo ja nie dostanę. A ja pomogę ci. Wiesz, przyszło na poczcie. Ja idę z pracy, z urzędu miejskiego, kierownika. Panie list, paczka jest. Ja zaszedł na pocztę, wiesz? No mów, a ja wysiadam. I co? A co to jest? Co? A kubek. I co? Zaszłem. Wziąłem. Uważaj, żeby ręki nie skleczył. Weź ten nóż. Dobre jest, muszę. Ja odebrałem. Mówię, co tu jest, skoro ja przyszedłem. A co, paczka do ciebie ta... Jakaś kurwa paczka przyszła, nie wiem co. Ja rozerwałem tą paczkę. Nic nie wiem dla tatusia, nic. Zaszłem do pokoju swego. Patrzę. Pieczątka. A kurwa. Nareszcie mam. Co chciałem, to kurwa do... Jest. Załatwiałeś wszystko. Co? Załatwiałeś wszystko. Tak. Pokaż. Czekaj, zaraz pokaż. Co to dobre? Proszę. Maryja Panna narodziła syna. Pokaż, zaprezentuj ten obraz. Ale ładny, jaki piękny. A tam z tyłu coś napisane było? Kalendarze Józefowi. Koledze Józefowi. Klemensowi Piłsudskiemu. Jan Alojzy Matejko. 1 stycznia 1885 roku. Zobacz, jaki stary obraz. Czekaj, ja list przeczytam może. Czołem panie Krzysztofie. Przekazuję. Czekaj. Ale ładne. To ja czekaj. Gdzie to powiesić, czy nie będzie gdzie? Postawi się na łóżku. Czekaj, ja przeczytam. Czołem panie Krzysztofie. Przekazuję panu jako człowiekowi zdyscyplinowanemu, zasłużonemu dla miasta Białystok, obywatelowi, jako również członkowi rodziny generała Józefa Piłsudskiego. Wykonany przez Jana Marszałka. On marszałkiem był. Pradziadek marszałka. Wykonany przez Jana Matejkę obraz Najświętszej Maryi Panny poświęcony przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Proszę o zaopiekowanie się obrazem, gdyż jest ono drogocennym eksponatem. Wycena przez Muzeum Narodowe w Warszawie to kwota około 90 tysięcy złotych. Życzę szczęśliwego nowego roku. I to wszystko. Dziękuję bardzo. A obraz ja tu postawię, Krzysiu. Ale nie tak. O tak, o. Dziękuję bardzo. Panie. Chyba nie ma tam podpisane kto. Tam na obrazie jest. Ale to kto namalował jest. Aha. No. Ja mam prośbę do pana. Nie wiem komu za ten obraz, bardzo śliczny, wspaniały, Pana Jezusa Matkę Boską karmiący, już będę miał dwie. Bo jedną mam, weź pokaż, że mam jedną, a to drugą będę miał. Że tamten, tak? Tak. No to co? Tamta z Wilkowa przyjechała. I to nie z Wilkowa, ale jeszcze tam wiedziałek i kiedyś byli tereny polskie, Grodno, i tam gdzie Szelce i tak dalej, to powiem dla was, że
tam dziadek mieszkał, tam dziadek i mama i tata, i reszta rodzina, ci, którzy mieszkali, i tam jest, mam rodzinę pochowaną w Mostach, bo tam jest parafia Jicha, i na cmentarzu są pochłani brat cioteczny, dwie ciocie od strony taty, świętej pamięci. No, co chciałem powiedzieć człowieku. Dziękuję bardzo za list, dziękuję bardzo za obraz tak wspaniały. Wiem, że obrazy świętych się nie sprzedaje, nigdy pieniędzy się nie bierze, ani nie za obrazy święte. No nie, no to... Ja? Ktoś napisał, że o wartości 90 tysięcy złotych. Tak. I tu w liście pisze. No. I tam pisze, na obrazie. Dziękuję bardzo, bo to stary, stary, dawno obraz. Ja jeszcze mam obraz na górze, trzeba będzie dać do odnowienia. Na strychu? Na strychu. Jak pożar, jest to Matka Boska chroni od pożaru. O, widzisz, to następnym razem jak przyjadę, jak mi wiesz już nie ten, to wtedy wlazę i poszukam go. On z tej strony jest. Dobra, dobra, dobra. On wisi na takiej belce, ale trzeba tam może będzie po pęciny, to wziąć szczoteczkę i obmieć i zdjąć. No rozumiem. I ja będę szukać, kto by odnawił tamten obraz. A może ktoś się zgłosi, może ktoś odnawia. Bardzo proszę was z historyków o odnawieniu dla mnie jednego obrazu Matkę Boską od pożaru. Tam jeden dom się palił się w Wilkowie, to pożyczyli obraz nasz, nastawili na ten płomień ogień zgasł. Takie cuda, tak? Tak, ona cuda robi, Matka Boska. I chciał ten obraz od nas odkupić proboszcz, co z nami był dobrze. Ale my powiedzieli nie, 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 nie. Proboszczu nie i tak dalej. Nawet przyjechał biskup warmiński, jego poświęcił dla mnie, dla nas. Był w Wilkowie i poświęcił mnie, dla nas. I teraz chroni przed pożarami, tak? I ona wisi tam. A jak ta Matka Boska się nazywa, taka, co chroni przed pożarami? Matka Boska od pożarów. Od pożarów, tak? Tak. Ogólnie to jest jedna Matka Boska, tak? Czy to była inna? Nie, Matka Boska jest jedna. No to ale jest i od pożarów, jest i od powodzi. To wiesz, jak to nazwać dla ciebie, Jarek? Artyści malują jedną Matkę Boską, ale nazywają, że to będzie od pożaru, że to będzie od tego, to będzie od tego, to będzie od tego. A Matka Boska prawdziwa jest jedna, w niebie, dzieciątkiem Jezus. I teraz obchodziliśmy świętą, no, jej, jak narodziła Pana Jezusa. Jest, przysłała mnie widz, bo nie ma. Nie to? Nie, ja mówię o obrazie. A. Jak Matka Boska porodziła syna i karmi piersią maleńkiego Jezuska. I on nie miał imienia, całkowicie ten dziecko nie miał imienia. I spytała u Józefa Świętego i powiedziała: Józefie, a jak będziemy nazywać tego mego, naszego dzieciątka? Józef. I to był Józef, tak? To był Józef. Malutki Józef. Jezus. To Jezus. Józef czy Jezus? Jezus, przepraszam. Jezus będzie. I on wyrósł. On nawet, opowiem tobie historię. Wiesz, że szedł biedny człowiek, nie miał stołeczka. A Pan Jezus zaczął, poszedł do cieśla i zrobił stołeczek sobie. I u tego cieśla dużo stołków było. No, mów. Ja będę szukał wiesz czego.
ale nie chciał dać, to chyba ta będzie. Tak. No. Nie, to pan. Bo tu napisane. A, no dobra, to nie. Oto ta. To ta. Dobra, opowiadaj. I nikt nie chciał dać. Ten Kieślin nie chciał dać ani stołeczka dla tego biednego człowieka. A pan Jezus wyszedł i mówi tak. Maleńkie dziecko jest, mówi. Niech pan weźmie mój stołeczek. Wziął pod... A ty dziecku na czym siądziesz? A ja na podłodze siądę sobie. Bo ja dziecko jestem jeszcze malutkie. Nie? To na dupie się siada. Co? Na dupie się siada. On mówił, na podłodze siądę. Wiesz. I ten siadł, mój, pyta się Jezus, jak się siedzi? Wygodnie, panie. Wygodnie. A jak masz na imię? A to nie ważne, jak mam na imię powiedział do tego. Tylko bierz i idź. Przeżegnał jeszcze na drogę. Przyszedł do domu. Mówi tak. Pójdę ten nasz mały. Mówi tak, do rodziny. Kochani moi, ja dostałem stołek. Od kogo? A dzieciakiem od takiego malutkiego. Nikt nie chciał dać, a dziecko dało na mnie. No, dostał ten. A, list jeszcze pójdziesz. Ja zaraz, listy ci powiem zaraz, co i jak. Co? Zaraz ci powiem listy, no. Mów. I powiem, a tu klucze byli gdzieś. Nie wiem, gdzie klucze. Ty klucze wziąłeś? A czego ja klucze miał brać? Gdzieś liszą pewnie. Już ja nie chodził nigdzie z kluczami. Może tu wiszą gdzieś, nie? A ty w łazience nie zostawiłeś? Nie, to wycięli. No to ja nie brałem kluczy, ja nie chodziłem do skrzynki. Zobaczę, czy w łazience może zostawiłeś. Ty zobacz. Masz? Jeden. Masz? Nie. I wiesz? Coś chciałem powiedzieć. I pyta się, a od kogo? Od takiego malutkiego dzieciątka dostałem ten stołeczek. No. I o ten stołeczek bili się, żeby posiedzieć. A jak on miał na imię? Mówi, Jezus czy jak? Tak o, nie? Jezus? Ja pierwszy raz słyszę. Nie? On trzeba iść do jego, on u Cieśle pracuje. A jak tylko powiedzieli u Cieśle, zaraz wszystkie ludzi zbiegli się tam. Zeszli się. I ten dzieciątko śpi. Wiesz, ale śpi nie w domu, tylko w żłobie, bo mam Matka Boska, jego mama, była zapomniana Duchem Świętym, Maryja, i urodziła i przyjęli, wiesz kto, nie ludzie, tylko zwierzęta. Zwierzęta. Różne. I tam on był, on tam był, wiesz. Dobra, Krzyśku. To podziękuj za paczki. Dziękuję za paczki. Dziękuję za wszystko. Pozdrawiamy. Wszystko jest ok. My się z Krzyśkiem nie kłóciliśmy. No. O, jak nie wierzycie, to... Ty nie warto. Nie sygnetem. Gdzie sygnetem papieskim? To będzie święty. Dziękuję.